Na jakim etapie życia teraz jesteś? Jesteś szczęśliwa? Masz jakiś taki pomysł albo wytyczasz sobie jakieś cele, które chciałabyś realizować? W ten weekend jadę na targi ślubne i jestem mega zajarana, bo jadę tam z moim Maćkiem. Mam nadzieję, że oczy nam się tam zaświecą i te targi ślubne spowodują to, że za niedługo też oboje pomyślimy o tym, żeby podjąć taką decyzję odnośnie ślubu. A to będzie taki ślub skromny, czy raczej z przepychem? Wiesz co, ja codziennie myślę co innego. Jednego dnia mówię tak, dawaj, jedziemy za granicę, Las Vegas, wiesz, gość przebrany z Elvisa Presleya, podjeżdża różowym Cadillaciem, robimy to we dwoje i wracamy do Polski. A raz mówię, nie, no co, ty, to musi być to, ta osoba tam, ta ciotka, wujek i w ogóle. Więc jakby u mnie to się codziennie zmienia. Mam nadzieję, że jak będziemy na tych targach, które będą jednak trwały cały dzień, to gdzieś tam zainspirujemy się takimi przygotowaniami i wtedy podejmiemy jakąś tam decyzję. Ale powiem szczerze, że jestem gdzieś tam zajarana trochę tym tematem i ma być też tam pani Irenka, także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno Irenka na moim ślubie kiedyś będzie, bo już o tym rozmawiałyśmy i mam nadzieję, że też mi pomogłaby przy organizacji. A co z panią Małgorzatą Rozenek? Zaprosisz ją? Wiesz co, myślę, że zaprosiłabym Małgorzatę Rozenek, oczywiście tak samo jak Tatianę Mindawicz-Płacz, aczkolwiek nie wiem, czy przy ich napiętym grafiku mogłyby się pojawić. Na pewno wiem, że na Irenkę mogłabym liczyć, nawet w mojej walce Irenka się pojawiła, gdzie wiem, że jej mąż był przeciwko temu, żeby nie pojawiała się w takich miejscach. Aczkolwiek Irenka pojawiła się, ale powiedziała, że nigdy więcej już nie przyjdzie na moją walkę, bo po prostu się popłakała w momencie, kiedy gdzieś tam ja otrzymałam cios, więc już nawet jej nie będę zapraszać na takie wydarzenia, ale jeżeli chodzi o ślub, to na pewno Irenka będzie, oczywiście. Jaki macie budżet przewidziany na ślub? Czyli na suknię, na dobór menu, na kwiaty. Tak wiesz, tutaj mówię troszkę dłużej, żebyś miała chwilę, by to wszystko podliczyć i się zastanowić. Jejku, wiesz co, ja myślę, że dopiero w ten weekend przekonam się, jakie to są ceny, tak naprawdę. Wiesz, mam znajome influencerki, które brały śluby i też, no nie oszukujmy się, powiem to bez owijania w bawełnę, influencerki mają dużo rzeczy w barterze, więc dużo takich kosztów odnośnie, nie wiem, sukni, wystroju, przygotowań, to są rzeczy, które po prostu mamy za darmo. I no nie będę tutaj teraz ściemniać, więc to są w jakiś tam sposób nasze współprace, ale są rzeczy, które kupić nie można, więc myślę, że tutaj trzeba będzie troszeczkę kasy wyłożyć, ale spokojnie, ja sobie od jakiegoś czasu odkładam, przez ostatni rok stałam się osobą oszczędną, także myślę, że tutaj nie będzie problemu.